Dzień dobry. Wrzuciłem kiedyś taki film na YouTube'a, że jem syr Strümming. Tylko że to był żart, wtedy go nie jadłem. A tym razem to nie jest żart. Idziemy testować, moi drodzy, tradycyjny szwedzki syr Strümming Oscars. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest sfermentowany śledź. To jest takie, taki motyw YouTube'owy, gdzie dużo ludzi bardzo to testuje i przeważnie wymiotują przed tym, nie są w stanie zjeść ani kawałka. Ja jadłem na przykład sfermentowanego rekina, jadłem sfermentowanego dorsza. Myślę, że bez jakichś większych problemów dam radę. Rzekomo śmierdzi dużo gorzej niż smakuje i też zjemy to tak, jak się powinno jeść. No cóż, oczywiście nie będziemy tego robić w domu. Drodzy Państwo, znajdujemy się na osobistej parceli mojego przyjaciela Adasia, który stoi o właśnie tam, aby w bezpieczny sposób, z zachowaniem zasad BHP, spożyć pyszną, tradycyjną szwedzką rybkę. Patrycja, jak się czujesz? Źle. Patrycja obiera cebulę. Cebulę pomieszamy ze śmietaną 18, zrobimy taki sos. Mam do tego coś, co było najbliższe temu oryginalnemu szwedzkiemu pieczywu, z którym Szwedzi to spożywają. Jakieś smarowidło, sztućce, tutaj tradycyjno, to może bez reklamowania, bo nie zapłacili, tradycyjny odkażacz polski, no i jakoś to będzie. Śmietana 18 do miski. Dzięki Herki za suba. Cześć Herki. Wiecie co, to mogą być ostatnie streamy, także warto zasubować. Ale se za małą miskę wziąłeś. No, za małą, ale... Ciut za małe, no. Nie chciałem zaś być... To z tyłu od tej strony, wiesz? Nie chciałem zaś taki przyjść obładowany. Właśnie. Bardzo dobra śmietana. Otwierasz w ogóle produkcji niemieckiej, przedwojenny jeszcze chyba. I ponoć najprostszy, ale najskuteczniejszy otwieracz do konserw, typu tak zwany motylek. A, kluczowe pytanie, będę tak sobie czytać. Czy ty będziesz chciał spróbować? Ja wiesz, jestem otwarty na propozycję. Ja spróbować chętnie. To może będzie dobre. To może będzie dobre, nie? Schnaps. Po maluchu. Nie jest to svenska schnaps, to jest schlesische schnaps. A, bo to małpka jeszcze przed podatkiem. No, faktycznie, to jeszcze dobrze. Faktycznie, zapamiętajcie ten moment. A? Częstujcie się na wizji. No to pyrsk i czaty, YouTube'y. To są niestety śledzie te z wnętrznościami, także trzeba będzie je oczyścić. Ja bym wziął normalnie te filety, no ale że Adrian Slayprox wziął. Z bebechami to ja też, żeby było sprawiedliwie. O, nie z bebechami, nie? Nie, to ja się zaraz pożegnam. O kurwa. Ja już się czuję jakiś smród. A przepraszam, to ja. Kołaj jest gnitą rybę. Poszło. O! Dajcie spokój. Znaczy no wali jak zdechła ryba, nie? Ja Adaś mam zatkany już. Dobra, Adaś, bo się usłyszysz. Fuuuuj! Nie, ale... koronę macie! To nie jest jakieś takie nadzwyczaj, no zobaczymy zaraz, nie? Puszka jest taka twarda. To jest, najgorszy jest ten pierwszy moment rzekomo, potem to już... Gdzie się człowiek przyzwyczaja. No. Nie, Patty to by ani sry Strömminga nie zjadła, ani łososia po królewsku też nie, także... No to przynajmniej ma jakieś zasady. Akurat jeden pion. Ja głupi się myłem rano, no. Adaś, ja mam propozycję. No? Polej po sznapsie. Nie, dwa razy nie trzeba mówić. Jako, że najgorsze już w zasadzie za nami, to... gist. Oby nam się. Tylko, że nie obstrykło nic, wiesz? No! No są faktycznie. Są rybki. Są ryby. Dobra, i teraz jest ta najdłuższa część. Dobra. Ops. I teraz udupiamy ogonek. Musimy go rozciąć tutaj na dole. No, teraz to już... To są wszystko wnętrzności do wywalenia. I teraz musimy tutaj sprytnie się do tego kręgosłupa dobrać, gdzie on tu jest. No tu z tej ryby de facto zostaje, jak to się oprawi, niewiele, nie? O. O, tu nam zostało fajne mięso.
Chyba nic się tu nie może zmarnować, w ogóle Adaś, wiesz ile to kosztowało? 42 zł? Z przesyłką 51. Mm-hmm. Także i tak pachnie lepiej jak karp. Ej, ale takiego surströmminga na święta. Zamiast karpka. Na wilio, no. Przy wieczerzy. Właśnie najgorsze, że to jest tyle dupcenia z tym, a jakby były filety, to by było w sumie czyste mięso, tylko ewentualnie... Dobra, jak będzie trochę skóry, to się nikomu nic nie stanie. Dobra, smakowita. A nie, nie mówię. To się wytnie, bo nie zapłacili. Ale chciałem tylko powiedzieć, że piękny dzień dzisiaj nam się zdarzył na tą wspaniałą konsumpcję. Chciałem tylko przypomnieć tutaj przy ludziach słowa znanego nam streamera rodem z Radziąkowa, a obecnie mieszkającego w Katowicach, który na moim streamie przy ludziach powiedział, cytuję: jak to zjesz i się nie zeżygasz, to stawią ci flacha. No, smak i tak chyba przejdzie, nie? No to smacznego. Usta ze śmietany. Dobra? Mhm. Ale ci zrobiła, kurde. I o trzech gorsze rzeczy w życiu. Brudny jesteś, jeżeli cię to rusza. Mikołaj. Tak. Dobre. Bardzo dobre. Czy będę jadł to częściej? Gdyby to nie kosztowało 42 zł za puszkę, to bardzo chętnie bym to jadł częściej. Nie wiem, no bez przesady, chyba, żeby częściej to jadł. Znaczy, bo najbardziej problematyczna jest cała ta ceremonia, tak. Nie? Tego wszystkiego. Ale jak się je... No i to, że wszystko śmierdzi. Nie jest to na pewno najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Ale... Jadłem też gorsze. O! Strasznie słone, ale okropnie momentami jest takie... Adaś, paluchbyś mi sznapsika? Jasne. Ja nie chcę. Jeszcze oblizą paluszka. Przepraszam bardzo wszystkich, których zawiodłem, że się nie zeżygałem. Podszedłem do tego wszystkiego profesjonalnie i zjadłem to mniej więcej tak, jak się to powinno jeść. Jeszcze Szwedzi to jedzą z tą różnicą, że mają trochę inny ten chleb, bo to nie jest taki oryginalny, ale coś takiego najbliższego temu oryginalnemu. Pierw chciałem normalnie z czarnym chlebem ciemnym, ale jak się skapłem się, że jest przecież takie pieczywo chrupkie i oni do tego jeszcze dają kartofle ugotowane, mi się nie chciało ze sobą aż nieść kartofli. Jest okej, faktycznie najgorszy moment to jest otwieranie tego. Pierwsze poczucie zapachu, potem przy otwarciu, ale to nie są jakieś takie, nie są to takie smrody, które o Jezu odrzucają człowieka. Spożyłem, dam wam znać w komentarzu jutro, jak efekty post, prawda, spożyciu. No tak jak mówię, nie powiem, żeby to było najpyszniejsze danie, które będę sobie spożywał, też w dużej mierze z kuli ceny, bo jednak to jest drogie. Bo nie idzie tego dostać raczej u nas chyba w żadnym sklepie stacjonarnym tak normalnie. Nigdzie się z tym nie spotkałem nigdy. Ale spożycie jak najbardziej jest możliwe i nawet jest w sumie niezłe. Ja jestem w ogóle wielkim fanem ryb, także poszło, nie? Także YouTube, dziękuję. Proszę o zostawienie, prawda, oceny pozytywnej lub negatywnej i o kolejne propozycje i trzymajcie się.